ale to raczej stylistyka, którą preferowali względem oponentów, którzy są troszkę bardziej pasywni, ale może to się zaraz zmieni. Nietrafiony bąbelek, mimo że Hope nie miał flasha, ale flash pójdzie od Ownera. Chcą za wszelką stronę zedrzeć skórę Hope'owi. Ten niemal pociągnie Gumajosego do grobu. Jakim cudem Guma żyje? 2-1 na bocie. Tak rozpoczynamy ten półfinał. I ta rotacja do topa, Zeus może upaść. Tak jest, Garyo będzie na pewno interweniować. Będzie biec tutaj Keria, on dysponuje falą. To może być piękny countergang. Zeus już bezpieczny. I tylko czekamy, jak skrzydła rozłoży ten Garyo. Trzyosobowa prowokacja. Zeus odskakuje ze stunem. Kanavi w tarapatach. 360 jednak się broni, lecz fala nadjeżdża. Podbija Vi. I to jest kontra T1. I szukają więcej. Mają ochotę na jeszcze więcej krwi. I Owner nie ma flasha, ale Faker już tak! Coolman, don't look at explosion. Wycofuje się z Justice Puncha. Jagało uratuje Honor. Ale to był sukces LCK. Oj tak, w międzyczasie jednak i od The Gaming chciałby przeszykować jakieś zenurkowanie na bocie. Missing wchodzi pod wieżę Gumayushi, już spolimorfowany będzie unieruchomiony Talulu. Świetnie żongluje agro i Hope wykończy tę sytuację doskonałym Moonlight Vigil. Ale obie drużyny potrafiły powracać do niemożliwych gier, więc na to będziemy czekać. Teraz Ultimate od Galio, tylko jest daleko poza zasięgiem. A myślę, że tutaj na razie jeszcze nie ma zanurkowania. Póki Talia nie przyjedzie, trudno będzie o nim mówić, ale pamiętajmy, Zeus spalił tego flasha na darmo poprzednio. I teraz Kanavi. No, niemal drasnął tym stunem, tego jednak brakło i widzimy, przypominam tweeta, nie bez powodu, zapytanie było o toplanerów, tutaj będzie dużo akcji. Chodzi Galio. To prawda, Kanavi jest poza wieżą, ale Galio ma za dużo obrażeń, żeby Kanavi uszedł z życiem. Jeszcze tutaj bardzo ładnie Jagao wszystko neutralizuje i to Faker upada. Mamy reset. I to resety dla Kanaviego bardziej po to, żeby bezpiecznie się wycofać, ale błąd od LCK. Implodować grę, ale na razie ich top lane może implodować. Tak jest, Zeus potrzebuje pomocy. Lecz czy ona nadejdzie? Czy w ogóle się opłaca? Czy Faker kliknie Erkę? Podchodzi w tym kierunku, ale odpuszczam Zeusa. To jest kill dla Kanaviego. Keri już przeładowała się ta fala. Czy oni chcą walczyć, Zeus ma TP-ka, ale oni to 20 sekund. Oni chcą wykupić te 20 sekund, oni chcą po prostu nałożyć presję. Spójrz na Gumayushiego, bardzo dużo obrażeń. Jagao stuntowany, ale miał stap watcha, to dużo zmienia. Faker decyduje się wycofać. 369 to teleportował i sam ultimate od Afeliosa. Na razie to nie jest 200 lat, ale Gravitum spowolni Gumayushiego też. Creep block od Fakera, ten wyflaszuje i obronią się, to odwrócą. To shutdown dla Gumy, lecz to będzie oczywiście pomszczone śmiercią Ownera. W nowym League of Legends. Mamy TP-ka od Zeusa. To... Ale wystarczająco długo, żeby T1 się pojawiło i burstują tutaj kompletnie Missinga, ale brakuje follow-upu. Lulu, czyżby miasto po prostu zwiać. Galio ma uspokoić sytuację, ale poza pozycją jest Zeus. Wyskakuje do tej klatki, ale próbuje się niej uratować. To nie nastąpi. Resety, resety! Dla Kanaviego i to jest Camille! Więc hookshot od razu. Gotowy Counter-Strike. 369 nie doskakuje. Nie mają po co gonić. No narzędzi trochę T1 ma, żeby Hope'owi zajść za skórę. Ale czy teraz to zrobią? Zobacz! I Hope, nie uratuje go nikt! Nie ma dla niego nadziei. Galio nadchodzi. I Kanavi też prysnął ultimate'em. To jest ten zielone światło dla T1, ale nie chcą zbytnio się napalić. W tych sytuacjach często w komunikacji mówią, że czasem trzeba odpuścić, wziąć mida i wykorzystać przewagę liczebną na spokojnie, albo szarpnąć Faker z flashem. Ale odtwarzował też Jagao, nie chciał testować. 369. Bardzo odważnie, ale bąbelek go zatrzyma i teraz musiał wycofać się swoim flashem 369. I teraz mamy te przepychanki. Jax nie boi się niczego, ale Galio jest bardzo wytrzymałym midlanerem, jednak potrzebuje pomocy. Faker podbije rywala. Kolejny bąbel od Keri. On nie misuje w tych kluczowych momentach. I teraz zejście na smoka, mimo osłabienia, naturalne dla JD. Dwukrotnie, trzykrotnie wskakuje agresywnie do przodu. Ale czekaj, badabim, badabum, o tym mówiłem. I ubudubu będzie kontynuowane, bo Free69 poza pozycją. Myślę, że oni będą chcieli odwracać, mają flasha na Fakerze. Faker może tutaj szukać engage'u, pamiętajmy, napinka, wejście w Hope'a, mamy to. Ale musi być follow-up, dopiero teraz Owner, próbują zabić tego zawodnika. To Kanavi, przepraszam, Hope jest bezpieczny, bąbelek na nim. Nie wiem, jak Keria go trafił, jakim cudem Owner żył, ale przede wszystkim 4-5 wygrywało JD. 3-5 wygrywa JD. Ależ to była tragedia. Czekaj, czy to jest ćwierćfinał? Czy znowu za Cloud Soul'a drużyna z LPL-a trajduje na Shora? A no właśnie, musimy sobie zadać to pytanie, bo Owner niemalże upada, przyjmie tego hita od Hope'a, to jest dusza. 369 dołącza do drużyny. Nie chce być na side, kiedy rywale mają push z Nashorem, kiedy mają tak łatwą inicjację i to plus jeden, o którym mówię, z Galio. Ściana, żeby trochę namieszać w głowach T1, ale bynajmniej nie jest to inicjacja od Jagao. Ja chyba tylko kupują czas w kontekście tej fali, aczkolwiek wyłapany Zeus. I Galio potrzebuje tutaj wjechać. 369 również mocno obrywa, ale to jest pozycja dla Afeliosa. Są resety. Gdy 9 się bije, tam Afelios korzysta, tam w jego wjeżdża. Teraz jednak Faker wyłapany, 369 będzie stanowił tu zagrożenie, zwłaszcza, chciwie, ma kolegów, więc będzie martwy. Absolutny GOAT Ligi Legend. Do czego sprowadzamy to spotkanie? Jak wyrównane jest Faker? Tylko jeden naszor. Faker łapie dwóch! I nie będzie tutaj najpierw Hope'a. Guardian Angel padnie, ale on chwilę później, gdy tylko stróżarnią go obudzi. Ja cię kręcę, Tomek! Miało nie być badabim, badabum! I teraz Galio ma combo. Zeus ma ultimate. Wydaje mi się, że T1 zaatakuje. Nie skończą tego smoka.
Kiedy jest widziany, T1 chciałby obrócić tak, jak mówisz. Zeus jednak wyłapany! Galio, kiedy będzie ultował, czeka cierpliwie Faker na swoją okazję. Teraz odizolowany jest Kanavi. Missing jest martwy! Dojechany przez Guma Yossiego, ten pilnowany przez nami. I 369 upadnie! T1 walczy! I teraz pytanie, czy Kanavi jest w stanie odratować się? Nie! To shutdown! Ale! 369 zdąży na to! Ale nie zdąży Tomek! I teraz tylko Hope, w nim nadzieja! Guma Yossi trafiony Guma Yossi, czy będzie martwy? Czekał cały czas przez Hope, jednak zadał obrażenia! Jest pierwszy! Teraz Yagao jest u jego boku. 2-4! Hope może to dojechać! Double kill dla niego się szykuje! Zeus będzie stąd pryskał! Oni to znowu robią! Yagao zwariował! Co zrobił Yagao? To jest shutdown dla Talii! I Hope dalej walczy. Czy owner się obróci na Feliosa? To byłoby samobójstwo! Nie biorą Eldera, Tomek! No ale zobaczmy, co teraz. Ściana. Aczkolwiek, no, takiego... Widywałem lepsze. Tier C, tier D. Bo T1 i tak tu przejdzie. Zeus, walczą o kraba. To jest wizja, to jest przyspieszenie, które ewentualnie szukają. Aczkolwiek Elder robi tutaj swoje, pamiętajmy o tym. Michał, spójrz na ten ultimate od Hope'a. I już Guma Yossi i Ikaria nie mogą walczyć. Pierwszy, drugi. To chyba będzie koniec. Wszystko na to wskazuje 369. On po prostu leci przed siebie, przeflaszuje bąbelek. Tego Keria nie trafisz. I wydaje mi się, że Guma nie ma szans z tym Jaxem. Kanavi dojeżdża Fakera. 1-0 dla JD Gaming. Nie wydaje się, żeby mieli tutaj mieć cokolwiek do powiedzenia, chociaż jeszcze popróbują. To Guma po prostu spotkał się ze ścianą, jak na maratonie, którym będzie ta BO5, tego jestem pewien, ale pierwszą odsłonę serii wygrywa reprezentant Chin. Manipularne zestawienie na topie, chyba takie, które powinno troszkę więcej drzwi otworzyć, ale o tym za chwilę. Bo flasze się palą i flasze pójdą również, Guma już i upadnie. O, ja Bakir! I od The Gaming kasuje tutaj pierwszą krew na bocie, ale będzie odpowiedź od Kerry, natomiast nie ukrywajmy, będzie problematyczne. Okay. Owner jest niedaleko, czy Faker kupi czas, czy doflaszuje w jego kierunku, czy mogą to jeszcze ograć, Faker jest w takich tarapatach. Owner próbuje zablokować to przejście, lecz sam może zaraz stać się ofiarą. Lecz piękna szarża Dominiona kompletnie wywraca sytuację. Faker koluje na cudzym terenie i nie wiem, czy to się wszystko opłaci, chyba był zauważony, nie. Jako on nie przyuważył tutaj Ryze, zarzuci łańcuchy, Faker po prostu... To już widzieliśmy. Faker tak pięknie potrafi... Najlepszym i najgorszym graczem na świecie w tym samym czasie, bo dał się łapać jak dziecko, ale z drugiej strony miał kilka chwil, w których robił genialne rzeczy. Jest łapanka na Zeusie, ultimate od 369 i teraz Owner, czy będzie wybijał przeciwników, czy czeka na lepszą okazję. Nie ma tutaj nawet co odwracać, chociaż jest Malphite'a, ten ma mnóstwo pancerza, ale true damage i ona zrobi swoje. Czy będzie dive na pocie, łańcuchy wytańcowane, również wyflaszowane, co tam się dzieje? I teraz Zeus, kolejne uniki i to będzie kill na Yagao. Co za uniki od T1! Ale teraz Faker w potencjalnych tarapatach. Kanavi jest w okolicy, Yagao ma tutaj wystawkę. Tak jest i Faker, ten flash nie wystarczy. Chociaż może. Czy będzie myślał o TP-ku? No tyle za dużo sposobów, żeby jego przerwać. I to jest kill na Fakerze. Przychodzi na ganka, ta Velvet będzie po prostu niebezpieczeństwie. Zeus wie, że nadchodzi dive i nie wiem, czy będzie miał tutaj dużo do powiedzenia. Wydaje mi się, Awahir, że jest po prostu martwy. Dobra, czy na pewno? Cały czas Zeus żyje! Kanavi musiał sflashować. To jest czas dla T1 na topie. Oczywiście, i tam musi nadejść punkt presji, ten Ryze będzie pchał z Heraldem. W międzyczasie jednak Hope z Missingiem chcą czegoś szukać na midzie, ale tutaj Guma już jest bardzo, bardzo silny. Hope troszkę przestrzeli! Nawet moi hejterzy to moi fani. Ja tutaj chcę mieć jak najwięcej fanów. Dla nich zrobię wszystko. Będę grał dobrze, to będą happy. Ale na razie musimy oglądać przede wszystkim to, co się z nim dzieje, bo jest tutaj Zeus, jest tutaj 5 graczy. Trujeczki na czacie! Bo teraz próbuje się uratować tym ultimate'em, ale to nie jest dobry look dla JD. Fala to też tam. Fale płyną i tyle, przepłynęły, nie uderzyły, to tsunami nie było, lecz Guma Yossi raz jeszcze spuszczone ze smyczy, ale musi uważać, Kanavi go podbija, błąd! Błąd! Nie ma wielu trybów gry w tę grę. Tak jak profesor Sauć kazał. Ale teraz Zeus próbuje to ograć, Immortal Shield był załączony, jest tu Faker i młodzieńca swojego z drużyny 18-letniego. Papa Faker osłania, asekuruje. Nie będą zainteresowani tym smokiem, ba, oni idą na Nashora, to jest... Szalone, ale może się powieść, Michał. Oni wiedzą, że nie ma wizji, oni wiedzą, że nie ma wizji. Ta teraz się pojawi, lecą mi spingi i od tego Gaming jednak jest na Nicolach. To może być złapanie lewych ruchu, to może być kluczowe dla tej gry. Teleportuje skalę, on nie ma ulta. Co on może zrobić? Może wbiec w środek i zrobić zamieszanie. Hej, to zrobi dobrze, nawet ale Kanavi nie zdąży, to jest kluczowe. T1! Ależ to jest kradzież! Ależ to jest pomysł! Kto to shotcallował? No to musiał być Papa Faker. To była typowa rajzówka, Tomek. Ale to rozpoznanie. Mamy 100% kryta na topie, ale mamy potężne przedmioty, ale nie mamy niestety naszego dżunglera w tej sytuacji. Halo top lane,
w tym samym czasie upada wieża na górze. Ale będzie też mid! Physics na rozkroczu! Ale odchodzi Kanavi i on ma flasza, Michał! Gumę już nie ma many! Nie ma many i tego nie przetrwa! Polimorfia na nim! Próbuje uciskać się przeciwników tutaj Kanavi. Goni za wszelką cenę. Guma Yusi to przetrwał! Ale jak on mu nie odpuści! Kolejny sidestep! Ale nie będzie litości od JD! Powrót na topa! Nadciąga Yagao, ale to już nic nie zmieni. Keria będzie tutaj cały czas miał w opiece swoich sojuszników. Jeszcze to jest walka, którą chce podejąć! I ten bąbel! Zrobi bąbel na twarzy Freeze69owi! Tego się nie spodziewał! Super by było, gdyby był w stanie znaleźć... Czekaj, hop poza pozycją! A Guma Yusi go dojeżdża! Sok z Guma Jagód wypity! Zobacz, co wyprawia na tym Lucianie! I Faker zaczyna obrażenia od Ryza! Nikt go nie jest w stanie złapać! Dobry ult od Poppy! JD się sypie! Tomaszek! Popatrz na tę serię! T1 tu wraca! Czy ten recall zostanie stanowany? Zeus jest sam! Jeszcze ten ultimate zostanie przerwany! I Porsche bardzo, cena zapłacona. No nie, to jest skakany fotel. Jedno podbicie, drugie podbicie. Aczkolwiek domyślam się, że w niego jesteście wpieceni. O, mamy długą flankę z teleportacją. 369 nawet nie ma jeszcze ulta. Faker! Bawcie się sami, ja stąd zwiewam. Dobra, Velvet wybita. To jest szansa 4-4. Guma ma świetną pozycję. Ale 369 może go zlutować. Co się dzieje z Hope'em? Ja chcę to zobaczyć. Faker jest w bazie, ale powtarzam. Też tam Yagao broni bazę Kanavi. Tutaj nie będzie szansy na to, żeby skończyć. Mamy dwa ekrany. Ale Faker wraca do walki i splaszuje gdzieś tam z ownerem na Hope'a. Dzięki temu Guma już i Zeus także wygrywają swoje skirmisze. Czy to jest szansa na koniec dla T1? Faker próbuje wyłapać Hope'a, ale to się jeszcze nie udało. Ale to wciąż jest 4-2. JD Gaming myślało, że robią pułapkę, Hope, ale wpadli we własne sidła. Hope ma ultimate'a i ma Infernum, to może wyczyścić falę, to może mocno przestrzec punkty zdrowia. Kanavi dysponuje flashem, dysponuje rejelką. To nie jest coś, co T1 zatrzyma, prawda? Teraz Kanavi oddziela się od Hope'a, ten robi po prostu za mało praw. Inhibitor się odrodził! Wraca T1, stracili Zeusa, to nie będzie koniec gry. A Hope cały czas zadaje tutaj ogromną dawkę obrażeń, za ile jest Nashor. Dzięki temu, że Faker ściągnął rywali do bazy, ten Realmor z powrotem dał mu szansę, chociaż teraz, nie wiem czy troszkę nie troluje, ten król Ligi Legend, ten niepodzielny, trzykrotny mistrz świata. Patrzcie na mnie, gońcie mnie! Team próbuje skończyć grę, ale Faker, Shaker! Próbuje odpowiedzieć tutaj przyspieszony, no Kanavi go zje! Poppy spóźni się z tym ultimate'em! LCK bez swojego króla! Freeze69 jak się wpija! Oj, ta pala! I teraz Guma Yusi jest po złej stronie, dodaszuje dobrze Yagao ze stopwatchem. Ale Zeus! Zniszczy Lulu! Nie potrzebują Fakera! Co jest w tej serii, Tomek? Ja ją uwielbiam! Budźcie matkę! Budźcie ojca! Prababkę strumny wypuśćcie! Tej serii nie możecie przegapić! Ja cię kręcę, T1 ogrywa tę walkę! Cóż za seria! A to dopiero druga mapa! Pomysł w ogóle na dive'a to... Faker, czy jest gotowy na TP'ka? Czy ktoś pomoże Zeusowi? Czy w ogóle pomoc będzie potrzebna? Zeus będzie się bronił, czeka z pomarańczą i nie znaleźli tutaj otwarcia. Freeze69 na druga runda? Druga runda? Zeus jest martwy! Tak jest, First Blood trafia na konto JD Gaming, Kanavi jeszcze z flashem. I żeby zadać po prostu jak najwięcej damage'u, a nie przyjąć go dużo, nie? To nie był dive na wykończenie. Są tutaj junglerzy. Kanavi czyta to przepięknie. Zeus ma flasha, ale nie był gotowy na to. Pomarańcza i czy wszystko jest okej? Tutaj wszystko obraca się na razie na Viego. Ten nie ma flasha, chcę przypomnieć, więc na niego się rzucają, lecz Zeus zapomniał, jak sam ma mało punktów zdrowia. Druga eliminacja na JD Gaming. Tutaj chyba. Ale Nocturne... O, Renekton! To jest przejazd od Renektona! Ale Owner już mówi takie, ja stary, staram ci pomóc, ale ty proszę runda przetrwaj. Runda trzecia! Tak jest, jest tu Owner, ale też jest Kanavi. Czy będą gonić za krokodylem? Te beczki trafią, Owner leci do odcinek, Tomaszku! I ten Nocturne zgarnie eliminację, ale Kanavi pożywi się rywalami! W międzyczasie JDG na bocie znajduje eliminację. Jest to Faker, Faker! Na Faker, tak jak mówisz! Chce ratować tę sytuację, mimo wszystko zrutowany Keria, missing flash, do... Bobel trafia! I dzięki temu Keria się uratuje! T1 ogrywa na bocie tę sytuację! I missing dobierze się do nami, ale Faker kończy 2-0! Co za mecz! Zeus dogrywa! Uwielbiam ten mecz, Tomek! Cóż za seria, Bahir! Trzecia mapa tego starcia! I lepszy założyłem będzie duet Yagao Kanavi, bo Kanavi jest taki mądry na tym leśnie... Czekaj... I ten bubble jeszcze trafia! Keria ma tak dobrą nami! Botlane w Fire Spike'u, midlane w Fire Spike'u, dżunglę w Fire Spike'u! Więc sprawdźmy, co dzieje się dalej, bo na razie Zeus... Zeus leci do odciny! Pojedynek dwóch króli górnej alejki! Walczy Zeus, patrzuje, czy on postradał zmysły! Zwariował, Michał, on to...
Kanaviego! Faker jest w okolicy. Flash od Kanaviego, ale jest tutaj Keria! Jest! Król! Faker! I Missing jest poza pozycją. Uda mu się odflaszować Yagao, nagle musi się wycofać, bo nie wiem, czy chciałby to zobaczyć. I teraz guma poza pozycją, mam wrażenie, ale Unerf to wskakuje, Exos na niego natychmiastowo zagrany. No, a w międzyczasie zobacz, co robi 369 z Gangplankiem. I szufla gotowa od Yagao, Zeus ledwo zwiewa od Renektona, Faker próbuje mu pomóc, ale to jest festiwal od JD Gaming. Chociaż w tym wszystkim 369 upada, to Nocturne jest po prostu dużo skuteczniejszy niż Viego, więc... Guma? Trochę wariat? Ale 369, zły dasz! Co zrobił 369? Kompletnie upadnie. No i teraz jeszcze dojazd! Prysnął nam kompletnie Hope! T1 Fighting! Co za dojazd na pełnej prędkości! Dysponuje ultimate'em, Kanavi chce łapać Fakera, może to jest jakaś szansa. Faker nie dysponuje flashem. Ile będzie w stanie zrobić tutaj jungler JDG? Yagao dołącza, to będzie eliminacja na babciu Fakerze. To musi się wydarzyć. Pytanie, kto ją zgarnie? 1000 sztuk złota dla Kanaviego. Shut down! Bo tutaj wylosowała się Awahir po prostu trójka. Ale i tak ma już tutaj, proszę bardzo, pani flasha, ale Kanavi został łyknięty. Teraz musi odlądować, ale Owner wsadzi tutaj ostatni gwóźdź do Yagao, Yagao, Yagao! Świetna szufla! Czy to wystarczy? Nie wydaje mi się, bo Zeus żyje! Jest też Faker na tobie! On będzie martwy! Faker, czy uda się mu wybronić? Nie! Sprzątnie go po prostu Renekton! I tier 1 na midzie wzięta, ale na sajdzie przegrywa Faker! Teleportacja na plecy od 369, czy on jest w stanie coś zmienić w tej walce? Oj, czy tak! Pikerię? Nami już nie ma flasha! Zeus goni za Kanavim! Jest ten parley, ale to za mało obrażeń! Keria na pewno upada! Tak jest! Krokodyl zaraz zje rybkę! Ale co z tego wyniknie, Michał? Keria będzie szukał Keria? Tej kopki, ale yeah! się nie wydarzy. Oczywiście, że Missing zabierze mu ją spod z tych zgrabnych koreańskich stópek, chociaż nami oczywiście nimi nie dysponuje. A szkoda. Ale to akurat powinieneś nadrobić. Myślę, że warto. Warto dać mu szansę, ale nie dają teraz szansy Fakerowi zawodnicy JDG. Faker, Zonia, kupić czapeczka! I Hope wyflaszuje. Nocturne już nie ma podejścia. Ma dużo czekramów. To może być teamfight dla 369! To może być teamfight dla JDG. Jaka auta jest teleportacją, to jeszcze Unera. Nocturne jest martwy. Chiny tu wracają, ale Guma Yossi, Sox Guma Yossi! Guma ratuje tę sytuację! Chcą z niej skorzystać. Oj, musi uważać, Guma Yossi tak naprawdę. No, cały czas igra z losem, cały czas igra już ze śmiercią. Nie ma na Sora. Ale na Sora nie ma tepek. Raz jeszcze CNRC od Fakera i spółki. I co więcej, nie oddamy ci tych raptorów! Za raptory się Kanavi wywaliłeś! Sprzedałeś się za kurczaki! Ja cię kręcę, Faker leci do przodu! Everfrost nietrafiony, ale obrażenia robią ale swoje! Wyścigowa! Ale wyścigowa! O, tabeczka! Zeus! I kompletnie wymazane Jedi! Sam na pięciu 369! Złoty Renekton będzie martwym krokodylem! T1! 2-1! Znaleźli sposób na JD Gaming! Nigdy uczciwie z nimi nie teamfightujmy! Ten Rise czyni cuda! T1 czyni cuda! 2-1! To będzie wynik tej serii, bo JDG już się tu nie wybroni, Michał! I nigdy nie sądziłem, że JD może być tak rozciągnięte na mapie, tak przechytrzone. I nie ukrywam, w tym chaosie nie odnajdują się. Za kurczaki Kanavi się wywalił. Teraz staje. To nie blaber, ale jego duch pozostaje na tym turnieju. Ale nie powstrzyma przeciwników. B3 Karma, o co chodzi w tym drafcie? Myślę, że mają dosyć braku priorytetu. Co oni tu zrobią? Karma pierwsza krew dla Keri. Co za boski botlane T1. Dużo wolniejszej gry. To nie będzie tak zwariowany mecz jak te trzy poprzednie, takie mam wrażenie. To będzie bardziej ustrukturyzowana rozgrywka, ale 369 z Roamem na bota i tym razem to Missing z Engage'em na carry i tym razem to przeciwny support upadnie. Hostile takeover może nastąpić i Zeus na flance, to nie jest dobra pozycja. Flash od Varusa, to była inicjacja od Gumy, lecz sam jest na froncie, musi uważać, podbity Yagao też flashuje. Dopiero teraz Sejuani, Owner zastosowany, lecz jest Faker! Wczoraj ma jednoosobowa, lecz ultimate od Renaty jest potężny. To zaczyna być początek końca JD. Faker chociaż czy na pewno, Hope cały czas zadaje Faker, obrażenia. Zobacz na tę pozycję, sfreshuje do drużyny, Ignite go do pari, ale w jego podjeżdża, zostanie ogłuszony, to z brzuszka wjechał Gragas. I tylko Hope jest i strzał! Pięknie! Hope flash! Ale Hope, czy to przetrwa? Dwóch za trzech, Guma Yossi z przodu, kolejne autoataki, unika tego Deadly Flourish! Guma Yossi, to był piękny sidestep, Keria jest obok, tego Heralda kto wziął? Absolutnie nie mam pojęcia, czy ktokolwiek, czy to nie było JDG, którego przepieczętowało, ale nikt go nie poniósł.
Nie! Okej, Mago 369, ale abak! 369. Ultimate, który zostanie niemal ograny, nie! To trafiło obu, jakim cudem! Nie mam pojęcia, ale Missing nie ma flasha! Jak to trafił Keria? Zobacz, nie mam pojęcia! Guma, zobacz, ale leci Guma do odciny! Double kill na bocie! Potęga T1 Fighting! Keria jest niesamowity w tej serii! Tyle bombli, tyle fal! To nie było po prostu bot do klikania W. Teraz zobacz, Faker atakowany. Czy ustawi? Świetna szufla, Faker! Jest też beczka od Zeusa! Będzie za to cena przez JD zapłacona! Oj tak! Owner z resetami! Na tym wieko! Faker, Faker, Playmaker, ale drugi Herald to jeszcze więcej dymów. A no właśnie, i mamy tutaj kilka ważnych przedmiotów. Przede wszystkim ten Everfrost, on ma również Chains of Corruption, musi być tutaj inicjatorem. I faktycznie cały sesji idzie w Zeusa, lecz on to stankował dobrze. Kubayushi! Zdążył wyflaszować. Co za ulti od Renaty! Co za ulti przez Renatę przechodzi przez całe ta JD! Strzała! Ta snajpa! I Owner z łańcuchami! To jest teamfight! Od T1! Jeszcze więcej ma ochotę Owner, double kill dla Kubayushiego! Zobacz, jak Faker! Faker z soflą wystawia pod jeden atak! Od T1! Sypią się Chińczycy! Imperator wydał wyrok! Poszedł do przeciętniaków. Czekaj, bo JD z jednej katastrofy do drugą, ale podkradli Ultimate Renaty. To jest niezłe, ale przetrwał to i Kubayushi przejścia! Faker! Faker z kolejną szuflą i zostali w 5 sekund wymazani zawodnicy JD Gaming. Tylko trzeba jeszcze zachować koncentrację do samego końca. Kanavi troluje. Znacie pod wieżą. Są te rezisty. Lecz Keria! Keria! Koleś jest obłędny, on jeszcze uratuje Zeusa! A Wahir, to musi być koniec w tym momencie! Nie ma powrotu! Nie ma powrotu, nie ma powrotu, Tomaszku! T1 rzuca JDG na łopatki! Czekałem na was od lat, naprawdę świetne grupy, jeszcze lepsze ćwierćfinały i póki co genialny półfinał. I może to jest ten błąd, a może nie. Teraz ważniejsze są resety dla Ownera i Keria! Teraz jeszcze z ultem tylko trafi spójrz na te Ownera, spójrz na Ownera! Ale Owner i Zeus sobie totalnie stompują ten teamfight! Kompletnie rozszarpane JD raz jeszcze! I jeszcze jeden, i jeszcze jeden, i jeszcze raz, Tomaszku! To 3 do 1, bo zobacz na to, T1, Ratio! JD Gaming zaraz zapoda. I są zwycięstwa, które przeminą, ale pewne legendy trwać będą wiecznie. Po 5 latach wraca do finału T1, najsłynniejsza drużyna w historii League of Legends i najsłynniejszy zawodnik, który kiedykolwiek dotknął League of Legends, Faker w finale Worldsów.